Dochodzimy w tej chwili wreszcie do łatwego rytmu walca, od tanga poprzez balangę do walca w tej chwili dochodzimy. To jest rytm bardzo ładny, piękna muzyka, taka poznańska muzyka, porządek jest w tej muzyce, nuta w nutę poukładane, wszystko jest. Był bałagan, tośmy wyrównali to wszystko. I taka właśnie to jest muzyka, jak w tej chwili słyszymy. Piękna rzecz, czasami pół godziny oni grają, zanim się w to wejdzie. To jest takie fajne. Złapię rytm i lecę. Momencik jeszcze, to jest moment na skupie. Bomba rzecz jest. To jest taka precyzja, że mogę nie patrzeć, plaskocie na nogę i tak samo noga chodzi. To jest automat, sprzężenie zwrotne. Tak jest. Samotnej pannie, którą mija, to szczęście, jakim jest zamęściel. Mile w staropanieństwie sprzyja, zerowy bilans szczęść i nieszczęść. Mąż jej się nigdy nie upija, nie musi się przejmować teściem. Nigdy też dziecka nie przewija i to w nieszczęściu jest jej szczęściem. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Człowiekowi w życiu, jak w arytmetyce, plus z minusem, jak się zejdą, to się zlikwidują. Tak jak bieguny w fizyce, jak się zejdą, się odepchną. Tak jak po prostu w życiu, dzieci plus zapałki równa się las minus butelka. Takie są tożsamości, to musi dziecku co do butelki wszystko pasować w życiu. Takie są reguły niestety. Stary kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest celibat, czuje się z wiekiem coraz częściej, tak jak wyjęta z wody sieja. Nikt mu nie powie czołem zięciu, choćby go z córką wsianie zdybał. Rodziny brak to takie szczęście, jak wolna rączka, ale w trybach. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Jak w księgowości, księgowi jak są, to wiedzą, jak to jest pod koniec roku. Konto ma, konto winien, tu ma te segregatory, konto oddał, nie pożyczył, te ma to wszystko. On tam siedzi, patrzy na to wszystko, nie wie, o co chodzi, a mu wychodzi. Tak jest księgowy. Nawet jak go wsadzą, to mu też wychodzi. Tak sobie siedzi i tak sobie z nudów chodzi w tej z powrotem, bo co ma robić, jak siedzi, to chodzi. Myśli, że jak chodzi, to nie siedzi, naiwny. Osobnik, co wyleciał z pracy, zamiast rozpaczać i żałować, szybko to sobie przetłumaczy. No wreszcie nie muszę już tu pracować. Świnia, co wczoraj był kolegą, również spokojnie patrzy w przyszłość, bo w końcu nie ma tego złego, które na dobre by mu nie wyszło. Pero, pero, ho, ho. Bilans musi wejść na zero. Pero, pero, ho, ho. Bilans musi wejść na zero. Pero, pero, ho, ho. Bilans musi wejść. Teraz góry, teraz śpiewamy. Śpiewamy, proszę Państwa, śpiewamy za tych, którzy pero. Głośno śpiewamy za tych, co się nie dostali z tyłu. Dla tych, którzy stoją w amfiteatrze, śpiewamy głośno. Kto z Państwa się... No, pero. I pero jeszcze. Tak jest pero. To wszystko. Bilans musi wyjść na zero. Wiem, że... Wszyscy. No. Dobrze. I pero musi wyjść bilans na zero. Proszę Państwa. Dobrze. Kto z Państwa się jeszcze... Pero i pero. Proszę Państwa. Mówiłeś coś? Cały czas mówię. Prosimy, prośba do nas.
czytników, nie regulować telewizorów. Jasiu, naprawdę tak wygląda. Żart, prawda? Co? Bogosława Beta. Żart? No brawo, brawo. Proszę Państwa, i tym optymistycznym akcentem, chcieliśmy się z Państwem już powoli pożegnać. Jutro jest Dzień Pracy, nie zapominajmy. Liczymy na Państwa w dalszym ciągu. Pod hasłem jaka praca, taka rozrywka. Żegnamy się. Żegnamy się z Państwem. Proszę orkiestra spokój. Tak, dziękujemy. Dobranoc Państwu!